Mimo konsekwencji prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim, mnóstwo dzieci i osób poniżej 18 roku życia korzysta z alkoholu. Upijają się do nieprzytomności uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Alkohol staje się dla nich naturalnym dodatkiem do dobrej zabawy, spotkań ze znajomymi, a nawet spędzania wolnego czasu przed komputerem. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu zaradzić? O tym mówi Katarzyna Makocka-Wojsiat, specjalista terapii uzależnień. 15 lat temu powiedziałabym tak. Dzieci sięgają po alkohol, bo są ciekawe, bo chcą być tacy jak dorośli, bo interesuje ich eksperymentowanie, sprawdzają, czy przeżyją, bo taka jest presja grupy rówieśniczej. Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat ta sytuacja bardzo się zmieniła. Że to już nie są tamte niewinne, w cudzysłowie, dzieci. One zupełnie inaczej używają alkoholu i traktują go w inny sposób. Dla rówieśników moich dzieci nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że alkohol służy do tego, żeby się upić do nieprzytomności, żeby się odkorować, żeby dokonać samozniszczenia, żeby zrobić reset. To jest w ogóle szokujące zjawisko. Najlepsza impreza jest wtedy, kiedy wszyscy się tak ponapijają, że nikt nie pamięta, co się działo. Czy my możemy w jakikolwiek sposób wytłumaczyć dzieciom, że tak się nie robi, że to jest niewłaściwe? Kiedy żyjemy w takiej kulturze, że w zasadzie wszystkie reklamy promują świetną zabawę, ale zawsze w towarzystwie alkoholu. Wszystkie imprezy dla młodzieży są sponsorowane przez browary, które mają swoje stoiska. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby moje dzieci chodziły na koncerty, tak? Żeby obcowały z mniej, bardziej wysoką kulturą. Niech żyją między innymi, ale nie chcę, żeby w tym czasie moje dziecko było narażone, a wręcz zachęcane do kontaktu z alkoholem. Dzieje się też rzecz przedziwna. Piwo zostało uznane za napój chłodzący. Nie jest to, jeśli zapyta pan nastolatków, czy piwo jest alkoholem? Skąd? Nie, piwo to jest coś, co się zamawia do pizzy. No, kole, piwo, to nie ma znaczenia. Natomiast tak, standardowo, kieliszek wódki, 50. Duży kieliszek wina, no, szklanka wina i półlitrowe piwo, to jest mniej więcej ta sama ilość alkoholu. To jest około 20 gram etanolu. I tak, często spotykam się z ludźmi, którzy mówią, no a nie ma problemu, żeby moje dziecko wypiło piwo, tak? No cóż to mu zaszkodzi od czasu do czasu? Ale gdyby je pan zapytał, czy zgodziłaby się pani, żeby pani dziecko wypiło 50 lub 2 50 wódki? Nie, skąd? Wódki absolutnie, ale to jest dokładnie to samo. Porcja alkoholu jest taka sama, więc zmieniło się to również w naszej mentalności. To my, dorośli, jakby dajemy takie ciche przyzwolenie na to, żeby dzieci kontaktowały się z alkoholem. Alkohol w organizmie dziecka powoduje mnóstwo szkód, dużo poważniejszych niż w organizmie osoby dorosłej. Dziecko rośnie, rozwija się. Ja już pomijam taki bezpośredni wpływ na organizm, na poszczególne organy, na tkankę, na zdolność do samoregeneracji organizmu, na funkcjonowanie mózgu, ale to jest kwestia pamięci, zdolności uczenia się. Przede wszystkim dojrzałości emocjonalnej. Jeśli ktoś jako nastolatek uczy się regulować swoje emocje za pomocą substancji chemicznych, to jakim cudem ta osoba dojrzeje i w pewnym momencie swojego życia zmierzy się z cierpieniem w sposób odpowiedzialny? W jaki sposób weźmie na siebie obowiązki związane z pracą, założeniem rodziny, odpowiedzialnością za małych ludzi? Obserwujemy już takie zjawisko, że 30-latkowie nie chcą się wyprowadzać z domu. Chcą być ze swoimi rodzicami. Swoje pieniążki na moje potrzeby jako kieszonkowe często bardzo dobrze zarabiają, ale mamusia i tatuś mają o mnie dbać i mnie utrzymywać.
to jest efekt wadliwej socjalizacji. I alkohol odgrywa w tym jedną z głównych ról. Co w takiej sytuacji powinni zrobić rodzice? Dlaczego dopuszczają do tego, że ich dziecko zaczyna korzystać z alkoholu? Te nasze dzieci mają nas za mało. O ile jeszcze na pierwszym etapie życia, tak do tego trzeciego roku życia, gdzieś wszyscy się tym dzieckiem przejmują, interesują, stymulują jego rozwój najlepiej jak potrafią, o tyle mam wrażenie, że w momencie, kiedy dziecko trafia do przedszkola, kiedy już trafia do instytucji, to rodzice trochę sobie odpuszczają, tak? I najczęściej pytają, jak w szkole, co, obiad jadłeś, a potem lekcję odrobiłeś? I to jest tyle kontaktu rodzicielskiego. Jest za mało takiego poczucia więzi wspólnoty w rodzinie, a to jest najpotężniejszy czynnik profilaktyczny, jeśli chodzi o uzależnienia i wszelkie zachowania autodestrukcyjne. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na inny problem. Mianowicie kiedyś dziecko było jakby sensem istnienia rodziny. Większość ludzi żyło po to, żeby założyć rodzinę, mieć dzieci, doczekać się wnuków i żeby zrealizować ten cel, pracowali, zarabiali pieniądze, gotowi byli wykonywać każdą pracę, byle tylko zabezpieczyć byt rodziny. Przy okazji oczywiście realizowali się, robili karierę i tak dalej. Obecnie mamy do czynienia z taką niedobrą sytuacją, w której dzieci często stają się dodatkiem do kariery. Ja w pierwszej kolejności dbam o swój rozwój zawodowy, zdobywam pozycję na rynku pracy, pozycję zawodową, zdobywam niezależność materialną, kupuję mieszkanie, mebluję je, no oczywiście wychodzę za mąż, tak, jak należy, a potem tak sobie myślę, no tu przydałoby się do tego wizerunku jeszcze dziecko. Lata stukają, ja mam 35 lat około i to już jest czas najwyższy, tak? I wtedy to dziecko jest, ma być takim jakby dopełnieniem. I część osób niestety wyobraża sobie, że dziecko służy po to, żeby mu kupować ładne ubrania, robić śliczne zdjęcia i zamieszczać je na Facebooku. Dzieci z reguły są zupełnie czymś innym, niż sobie wymyśliliśmy. Programy poświęcone profilaktyce alkoholowej oglądać można w podlaskich sieciach telewizji kablowej, na stronie internetowej tvbialystok.pl i studio tvdialog.wordpress.com, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na portalu społecznościowym Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter. Zapraszamy do oglądania.